O kobietach w rządzie, o pani premier, psiapsiułki Tuska, pisze Ziemkiewicz. Wspinając się do Brukseli, były premier porozstawiał po partii i urzędach państwowych gromadę oddanych sobie kobiet, których jedynym tytułem do obecności w polityce jest bycie kobietami. Bo dla Rafała Ziemkiewicza wartościowe są tylko te kobiety, które pracowały dla PiS, czyli Zyta Gilowska, czy w ogóle są związane z prawicą. Anna Fornalczyk, Anna Streżyńska, czy profesor Krystyna Iglicka-Okulska. Nie odejmując i nie negując kompetencji wszystkich tych pań, które zresztą ja bardzo szanuję, chociaż Zyta Gilowska głównie żyje teraz nienawiścią do Tuska, no to jednak mówienie o tym, że te osoby, które dzisiaj są w rządzie, te kobiety, które są dzisiaj w rządzie, są nic nie warte, no to oznacza po prostu, że Rafał Ziemkiewicz nie odrobił lekcji i nie wie, że Ewa Kopacz odpowiada za dwa bardzo ważne projekty, które są dzisiaj obowiązują i także wiele innych pań minister ma poważne dokonania na swoim koncie.